Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy, z ulicy Freta 16. To jest nasze szczególne spotkanie, ponieważ spotykamy się urodzinowo. Pierwsza kobieta z Noblem, jedyny człowiek na świecie, który otrzymał Nobla w dwóch dziedzinach, pierwsza doktorantka Sorbony i pierwsza wykładowczyni tej uczelni, inspiruje wielu artystów, twórców, ale nie tylko. Na swoje 153. urodziny otrzymuje prezent w postaci powieści graficznej zatytułowanej Światło w ciemności. I o tej powieści, poprzez tę powieść o Marii Skłodowskiej-Curie, o współczesnej kobiecie, która żyła 153 lata temu się urodziła, będziemy rozmawiać. A w urodzinowym gronie są pani Bogusława Sochańska, tłumaczka, eseistka, dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury, tłumaczka tej książki, ale nie tylko, wielu, wielu pozycji z literatury duńskiej. To pani zawdzięczamy między innymi znajomość Jana Christiana Andersena, za co dziękuję w imieniu wielu pokoleń. Jest z nami pani Anna Błaszczyk, reżyserka filmów animowanych, graficzka, ilustratorka, scenarzystka, autorka tej powieści od strony graficznej. Tak jest, dzień dobry. Proszę Państwa, łączymy się także z Danią, gdzie na Bornholmie jest autorka literackiej strony tej książki, pomysłodawczyni, kobieta, która studiowała biografię Marii Skłodowskiej-Curie, Frances Andreasen Osterfeld. We would like to welcome you in Warsaw. We would like to see you in Warsaw. And I know that we can invite you in Polish. Dzień dobry. Dzień dobry. It's my pleasure to be here. Bardzo mi miło. Nam jest bardzo miło. Dziękujemy za piękną książkę, dziękujemy za możliwość tego spotkania. Tak będzie się toczyło to nasze spotkanie. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać po polsku, będziemy rozmawiać po duńsku i jeśli tak się zdarzy, też częściowo po angielsku. Urodziny to jest taka szczególna okoliczność, kiedy obdarowujemy się prezentami, śpiewamy sobie piosenki, które mają nam przynieść długie życie. Maria Skłodowska jest nieśmiertelna, ale to jest też czas, kiedy wspominamy. Jakie są pierwsze myśli, wspomnienia związane z biografią, z postacią Marii Skłodowskiej-Curie, pani? To jest, dla mnie to jest lektura książki córki Marii, Ewy Curie, którą czytałam właśnie w wieku licealnym. Teraz musiałam ją oczywiście przeczytać ponownie i okazuje się, że to czytanie teraz było zupełnie, zupełnie inne jednak. Inaczej czytamy na każdym etapie życia. Jak ja sobie pomyślę, to mam przed oczyma taką literacką, nobliwą panią z kart encyklopedii albo z nauki w szkole. Ale od momentu, kiedy dowiedziałam się, że państwo Curie w prezencie ślubnym otrzymali rowery i przemierzyli swoją podróż poślubną na tych rowerach, inaczej już nie patrzę jak na naprawdę nowoczesną, pełną życia kobietę. Taka jest Maria Skłodowska-Curie jak w pierwszej myśli mojej. A w pani przypadku? Ja chyba mam już tę pierwszą myśl jakoś tak pod tak silnym wpływem tej pracy, którą razem z Frances wykonałyśmy, że to jest chyba szereg jakichś takich epizodów, o których też się dowiedziałam, pracując z Frances po prostu także nad tą powieścią. No i to jest bardzo ciekawe, jak Frances trafiła na postać Marii Skłodowskiej-Curie, jak to pierwsze poznanie w Danii, w Polsce, czy gdzieś na szlaku pomiędzy Ameryką? Potem kommt du til at lære Marie Curie at kende, var det i Danmark, var det i en anden forbindelse, måske i forbindelse med USA på nogen måde. Marie and Pierre. Oh, let me say it in English. Is that okay? Yes. Marie and Pierre never took a patent on radium. They felt that it was an element. It belonged to the people. It belonged to the world. And it was a problem because when Marie needed radium for her laboratory, it was very expensive. In 1920, it cost $100,000 for 1 gram of radium. Okay, now let me translate it now. Yeah. Maria i Piotr Curie nie opatentowali swojego wynalazku, nie opatentowali radu. I kiedy Maria potrzebowała radu na początku lat 20. XX wieku, to był on wprost dramatycznie drogi,
I can't remember what was the amount of money one had 100,000 US dollars. 100 tysięcy dolarów kosztował gram radu wówczas. She made an American journalist had the rare opportunity of interviewing Marie in Paris and simply asked, if you could have anything in the world, what do you want? And Marie started listing all the laboratories that were producing radium. And she said, I need some and I can't afford it. You can translate. Pewna amerykańska dziennikarka przeprowadzała wywiad z Marią Curie i zapytała ją o to, czego by sobie życzyła, gdyby mogła sobie czegoś życzyć. Maria wymieniła wtedy cały szereg laboratoriów, jakie wówczas działały na świecie i jeśli dobrze rozumiem, powiedziała, że właśnie jej marzeniem jest mieć laboratorium. This journalist was very active and immediately went back to the United States and started a fundraising project to get the money for Marie's 1 gram of radium. I ta dziennikarka po powrocie do Stanów rozpoczęła wielką akcję pozyskiwania środków na zakup tego grama radu, którego właśnie potrzebowała Maria po to, żeby jej laboratorium było mogło pracować and tak, jak ona chciała. As a result, the money was collected. Marie made a very big, intensive tour of the United States to say thank you, and she came back to Paris. I kiedy już zebrano kwotę potrzebną na zakup tego grama radu, Maria Curie pojechała do Stanów, odbyła wielkie tournée pełne rozlicznych spotkań, po czym wróciła do Paryża. In 1929, Maria's sister Bronia, who was a doctor, wanted to establish a radium institute in Warsaw, like her sister had in Paris. W 1929 roku Bronia, Bronisława, siostra, starsza siostra Marii Skłodowskiej-Curie, zapragnęła spowodować, żeby zebrało się także odpowiednio dużo pieniędzy na to, żeby również w Warszawie mógł powstać Instytut Radowy. The same problem occurred. Bronia sold bricks to build the building for the institute, but the money was needed for a gram of radium. So it was a new trip to the United States to get this money. Więc Bronia sprzedawała cegiełki na to, żeby mogło powstać takie laboratorium i żeby można było zakupić gram radu. To oznaczało kolejną wyprawę do Stanów Zjednoczonych. Learning from experience, Maria limited how many stops she made on this 1929 tour. One of the few stops was in Dearborn, Michigan, which is a city outside of Detroit, where Henry Ford had his automobile factory and where he was celebrating the anniversary the 50th anniversary of Thomas Edison's electric light bulb. Thomas Edison and Henry Ford were good friends. Marie was a... Excuse me. You go Francis. Do that. Translate, I'm afraid I already got translate. Lost. But I understand that. I understand that Maria Curie, with her experience from the very first... Przepraszam, ja po polsku mam mówić, a nie po angielsku. Przepraszam bardzo. Musicie Państwo wiedzieć, szanowni słuchacze, że nie jestem zawodową tłumaczką, tylko jestem z języka angielskiego, ale z języka duńskiego jest I Pani. Przede wszystkim z języka duńskiego, a mniej z angielskiego, ale to już nieważne. Otóż Maria Curie, mając doświadczenie pierwszej podróży po Stanach, która była bardzo męcząca, bo pełna rozlicznych oficjalnych uroczystości, postanowiła tę drugą podróż jakoś ograniczyć i jeśli rozumiem dobrze, to miała odwiedzić miasto, jedno z miast w stanie Michigan, gdzie mieściła się fabryka Forda, który to Ford organizował jakiś jubileusz związany z Newtonem. Ale jaki to był jubileusz, to już nie pamiętam. Thomas Edison. Thomas Edison, przepraszam. Oczywiście nie Newtona, tylko z Thomasem Edisonem. Marie went with that. If you look
You can Google the celebration. There were a lot of famous scientists there that time. Marie was a superstar, and she attracted people, especially from the Polish community. My mother was 9 years old, and her school class went to Dearborn to applaud Marie. So she was a witness to this event. Okay. Więc odbywała się wobec tego tam wielka uroczystość związana z tym jubileuszem Edisona i w tej uroczystości wzięła udział Maria Skłodowska-Curie. W tym czasie mieszkała tam, mówi Frances, moja mama, która wówczas miała 9 lat i klasa szkolna została przyprowadzona na tę uroczystość. W związku z tym moja mama była świadkiem sposobu, w jakich celebrowana była Maria Skłodowska-Curie w tym mieście. It's an interesting thing. 3 weeks after Marie got her money or got her radium, the New York Stock Exchange crashed. It was the start of the Great Depression in America. Trzy tygodnie po tym, jak Maria otrzymała środki na zakup 1 grama radu, nastąpił krach na giełdzie nowojorskiej, rozpoczął się wielki światowy kryzys gospodarczy. And for my mother and for many other people, Marie was a symbol of optimism and hope, despite all odds. And as a child, I heard many times about Madame Curie from my mother. So she's always been with me. Okay. I dla mojej mamy, mówi Frances, Maria Curie zawsze była symbolem siły i optymizmu. W tym sensie była ona obecna w moim życiu od zawsze. So that's my connection to Marie. Taki jest mój związek z Marią Skłodowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo bliski związek, niemalże związek rodzinny. Znalazłam na jednym z blogów, który poświęcony jest temu, jak Duńczycy widzą Polaków, taką informację, że na 6 przepytanych przez autora tego bloga Duńczyków, 5 osób w pierwszej kolejności na pytanie, jakiego Polaka znają, jaki jest dla nich najsłynniejszy Polak, wymieniło Marię Skłodowską-Curie. Czy to jest zadziwiające dla Pani, dla osoby, która spędziła w Kopenhadze wiele, wiele lat i która zna specyfikę tego kraju? Tak, dla mnie to jest zaskoczenie, bo ja mam zwyczaj właśnie podkreślać to, jeśli się zdarzy jakaś rozmowa z Duńczykami na temat akurat Marii Skłodowskiej-Curie, to ja mam zwyczaj podkreślać to, że to była Polka, dlatego że moje doświadczenia, no ja nie chcę powiedzieć, że wielokrotne, ale co najmniej kilkukrotne, jeśli nie kilkunastokrotne, no na przestrzeni powiedzmy około 40 lat, to było takie, że Duńczycy uważali, że Maria Curie była Francuską. I było dla nich zaskoczeniem, kiedy dowiadywali się ode mnie, że była Polką. Dlatego mnie zaskakuje z kolei ta. Mnie też to zaskoczyło. Pierwsza Maria Skłodowska-Curie, a drugi Mikołaj Kopernik. Czyli takie zwrócenie uwagi na naukową stronę polską. Ale jestem bardzo ciekawa, jak jest dzisiaj. To jest pewnie pytanie do pani Frances. So, what are the idea, Frances Mill? Kendskab til Marie Curie i Danmark, om danskerne ved, at hun var polak, eller hvorvidt de ved det. Hvad er din erfaring? Jeg har lige sagt, at min erfaring det var gennem årene, at det ikke var en kendskærning kendt for alle, at hun var polak. That's a hard question, because, I don't know. On December 14th, there's going to be a celebration. It's exactly 100 years ago that Marie Curie became the very first woman to be a member of the Danish Academy of Sciences, and it's going to be celebrated. But her nationality, I don't think there's a problem. I think they knew that she was from Poland. But at that time, I really am not sure. Mm. I'm not sure. A ja, jeśli wolno w tym momencie włączyć się i powiedzieć coś od siebie, jeśli chodzi o tę
wspaniałą, fantastyczną książkę, to dla mnie jako tłumaczki bardzo ważne było właśnie to, że Frances tak zdecydowanie podkreślała właściwie cały przez wszystkie swoje opowieści o kolejnych etapach życia Marii. Ona cały czas wydobywa tą Polskę i wydobywa patriotyzm Marii, jej tęsknotę, jej relacje rodzinne przede wszystkim. To jest w dużym stopniu oparte o, może nie w dużym, ale w znaczącym stopniu oparte o korespondencję. Która zresztą jest zacytowana w tej książce. Która jest cytowana, tak. I w związku z tym czytelnik polski, ja już nie mówię o czytelniku zagranicznym, bo to jest ogromna promocja Marii Skłodowskiej-Curie za granicą, w innych krajach niż Polska, jako Polki właśnie. Ale dla mnie, jako polskiej czytelniczki tej książki, tu było mnóstwo odkryć też. Zwłaszcza dotyczących dzieciństwa, młodości i pierwszych lat, powiedzmy, małżeństwa Marii Skłodowskiej-Curie i jej bardzo te ścisłe relacje z Polską, o których nigdy nie miałam zielonego pojęcia. To jest bardzo, bardzo odkrywcze dla mnie. O sile i mocy Marii Skłodowskiej-Curie bardzo bym chciała porozmawiać i bardzo bym to chciała odnieść do duńskich kobiet, ale skoro jesteśmy przy książce, która jest równoległą bohaterką do Marii Skłodowskiej-Curie i do autorek, to zostańmy przy niej. Jak doszło do pani spotkania? Mam na myśli pani spotkanie, czyli autorki tej strony graficznej z Frances. My się poznałyśmy z Frances ponad 10 lat temu, a do tego spotkania przywiódł nas film animowany, ponieważ ja jestem reżyserem filmów animowanych i Frances również ma bogate zaplecze związane z animacją, o którym pewnie też może opowiedzieć za chwilę, ale spotkałyśmy się na festiwalu filmów animowanych w Poznaniu, gdzie był wyświetlany mój film dyplomowy Caracas. Frances jest gościem tego festiwalu już od wielu lat i wtedy właśnie po obejrzeniu tej animacji, jak domyślam się, stwierdziła, że warto ze mną porozmawiać i przedstawić swój pomysł na projekt filmu o Marii Skłodowskiej-Curie, bo zaczęło się wszystko od projektu filmowego. Zaczęłyśmy rozmawiać i zaczęłyśmy rozwijać ten projekt z takim nastawieniem, że robimy średniometrażowy film animowany ze scenariuszem Frances i z moją plastyką. I jak sprawy się potoczyły? Odwiedziłyśmy właśnie wtedy Paryż, to Instytut Radowy w Paryżu, zbierając materiały, robiąc masę zdjęć, szkiców, notatek. Spotkałyśmy się parę miesięcy później w domu Frances w Kopenhadze wtedy i zaczęłyśmy rysować storyboard, czyli taki bardzo roboczy i wstępny szkic całego filmu, ujęcie po ujęciu, notując swoje pomysły. I jakiś taki koncept na to, jak przełożyć pomysł Frances na obrazy filmowe. I chociaż w finale ten nasz projekt nie dostał dofinansowania, żeby zrobić film animowany, no niestety potrzeba zdecydowanych środków finansowych. I mimo, że finalnie to się nie zdarzyło, to obydwie, myślę, możemy powiedzieć, czułyśmy tak, że zostało bardzo dużo pracy włożonej w ten materiał i mamy bardzo taki silny background. Teraz szkoda byłoby nie wykorzystać go w jakiś kreatywny sposób. Że się odwlecze, to się mówi, nie ucieczę i trzymamy kciuki. Pani... A ciekawa jestem, czy tego dofinansowania nie było w Danii czy w Polsce? Film był ten projekt był oceniany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Miłe panie, siedzimy w miejscu, w którym urodziła się Maria Skłodowska-Curie. Dziś są jej urodziny, więc może w takim razie trzeba życzyć Marii i nam, żeby ten film powstał i trzymać za to mocno kciuki. Ale to wszystko jest możliwe. Jedna z najsłynniejszych kobiet świata, właściwie, to jej nazwisko, czy polskie, czy francuskie, jest znane, ale tak jak pani wspomniała, cały czas wchodząc w ten życiorys Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywamy coś dla siebie. Co pani
odkryła dla siebie. Czy coś Panią zaskoczyło? Czy były takie rzeczy, o których Pani nie wiedziała o Marii Skłodowskiej-Curie? Oj, to był szereg rzeczy. Właściwie cała moja przygoda, którą z Frances tutaj przeżyłam, no przez wiele już lat zgłębiając ten temat i przygotowując się do jego wizualnej jakiejś realizacji, to był właściwie szereg ciekawostek i faktów, które nie były dla mnie tak oczywiste. I współpraca Marii z jej siostrą przed podjęciem studiów, tak żeby one finansowo sobie poradziły w tej sytuacji. Cały epizod z dzieciństwa, który też jest w pierwszym rozdziale przedstawiony. To, że była genialnym dzieckiem, że właściwie można powiedzieć udzielała korepetycji swojemu starszemu rodzeństwu z przedmiotów ścisłych. To, że była niezwykle pracowita, to, że miała niezwykle skrupulatny plan na swoje życie, to, że poszła pracować i zarabiać pieniądze, aby jej siostra Bronia mogła studiować w Paryżu, a później role się odwróciły. To jest jednak misterny plan. Mnie też bardzo, bardzo, bardzo uderzyła nieprawdopodobna skromność Marii Skłodowskiej-Curie. To naprawdę szokujące. W dzisiejszych czasach my jesteśmy jednak tak bardzo skoncentrowani na sobie i na tym, żeby sobie wygodnie życie urządzać. To była altruistka, to była osoba potrafiąca, dbając o realizację swoich marzeń, zarazem poświęcać się. To, co zrobiła, co Frances też wydobyła, o czym my w Polsce nie wiemy w ogóle, podczas I wojny światowej. To, że spowodowała powstanie, sama wręcz aktywnie zdobywała samochody, namawiała znajomych do tego, żeby oddali swoje auta, to wtedy przecież był ogromny majątek samochód, po to, żeby ona mogła z nich zrobić takie ruchome stacje rentgenologiczne, gdzie... Zrobiła prawo jazdy, żeby prowadzić te samochody i była pierwszą kobietą we Francji z prawem jazdy. Naprawdę? O tym nawet nie wiedziałam. A to w tej książce jest właśnie. Nie, chyba nie. Tak, tak? To jest no, właśnie proszę to. Bardzo. Tak, to jest takie źródło informacji. W każdym razie to robi ogromne wrażenie i ona przez 2 lata była aktywna na froncie, ratując właściwie życie ludzkie. I te wszystkie takie bardzo, bardzo znaczące momenty i jej postawę w tych wszystkich momentach bardzo pięknie ta książka wydobywa. Znaczy ja tutaj hołd chciałabym Frances złożyć za to, że ona potrafiła z tak ogromnego życiorysu wydobyć te punkty, te światełka, te wszystkie jakby i też graniczne takie momenty i w postaci takiego tekstu przecież bardzo zwartego i bardzo krótkiego. Mhm. Pani do tego dołożyła całą tą estetyczną stronę, która nasze emocje gdzieś tam jeszcze bardziej pobudza i pozwala właśnie jakoś tak wyjść poza samą racjonalną sferę, ale takie wrażenie zmysłowe. To może to jest istotne pytanie do autorki, do twórczyni tej książki. Jak podejmuje się decyzje, jak się selekcjonuje fakty z życia, jak się dobiera je tak, żeby dać taki pełen obraz człowieka? Jak ta praca wyglądała? Yeah, they have had, for her, for story, the Frances? No. No. Okay. Ja snakkede om, at du har den måde, du har opbygget teksten, det var at fokusere på en hel masse utrolig vigtige, om ikke de vigtigste ting, øjeblikke og elementer i ikke kun Marias livsforløb, men også i hendes attityder til forskellige ting, blandt andet under den første verdenskrig og så videre. Og så sluttede jeg af med at sige, at det er forunderligt, hvordan du kunne magte simpelthen at fortælle en helt lang, meget rig livshistorie med så få år, hvor du alligevel får alt det vigtigste med. Og så spørger Miuka om, hvilken metode du havde, eller hvordan det kunne være, at du netop formåede at fortælle den historie med så få ord, så effektivt. Hvordan var den måde, du valgte materialet fra, eller fravalgte, hvordan var det? Hvordan fik du fat i... Det,
I want to say it in English because Anna's there. It was a very big collaboration, a very important collaboration with Anna. I've never experienced anything as good because I bombarded her with pictures and texts and everything so she could just take things out of it. And I had ideas of different pages, how they should look. Anna came with her contribution, which was amazing. And a comic book has to have a few words. You're telling the story mostly in pictures. It's almost like a silent animated film with a little bit of subtitles. Okay, and, stop yeah. for a moment, please. Chciałabym, mówi Frances, przede wszystkim podkreślić, jak wspaniała była współpraca z Anną przy tworzeniu tej książki, jak uzupełniałyśmy się wzajemnie, jak ja na początku próbowałam szkicować pomysły poszczególnych stron, jak Anna swoje idee proponowała, w jaki sposób dialogowałyśmy na ten temat. A generalnie komiks, no to jest jednak utwór, którym słowo ma bardzo ograniczoną przestrzeń na rzecz obrazu. Na tym trudniej obrazu. Dobrać to słowo. Tym trudniej dobrać to słowo. The more difficult it is to choose the right words. Exactly. How much is on a page and how much people feel like reading. But Anna made some wonderful collages that told the story in its own words. This is what I like when I saw Anna's animated film from the film school, Caracas. She had this wonderful sense of collage and depth in her images that you never got tired of looking at it. And you could always find something. And this is what she brought to this. A specyfika tego, tej pracy Anny w tej książce no, polega na tym, że ona pracuje z materiałem tak jak z kolażem i tutaj cały czas odkrywają się przed nami kolejne poszczególne warstwy w miarę czytania książki i to jest fantastyczna technika. Bardzo wielkie wrażenie, mówi Frances, na mnie zrobiła. Ja się tak może parę słów o samym procesie powiem, jak my właściwie współpracowałyśmy. Jak z tej ciemności wydobywał się komiks? Na samym początku miałyśmy tak naprawdę całą książkę w formie bardzo brudnych, bardzo szybkich szkiców i kolaży takich fotografii historycznych, po to, żeby zanotować tylko strona po stronie, co opowiadamy, gdzie. I tak naprawdę pracowałyśmy tak jak z filmem, z tą książką, to znaczy montując na takim brudnym materiale, na takim bardzo szkicowym szkielecie i sprawdzając to, czy ta historia się opowiada, czy nie. W miarę upływu czasu ten szkic wypełniał się gotowymi obrazkami. Frances i Ania, która także jest współautorką książki i pilnowała tutaj takiej prawidłowości naukowych, że tak powiem, i merytorycznych faktów, które w książce się pojawiają, ale Frances i Ania kontrolowały jakby na bieżąco powstawanie tej książki. One widziały, to nie było tak, że zobaczyły finalnie całą książkę i wtedy kombinowałyśmy w środku, tylko właściwie ciągle pracowałyśmy na takim żywym, ruchomym organizmie. Pewne rzeczy usuwając, inne dodając, rozmawiając o tych kompozycjach. Było to bardzo, bardzo żywe i bardzo takie inspirujące. A technicznie w jaki sposób dialogowałyście mailowo? Na Skype'ie spotykałyśmy się. Regularnie spotykałyśmy się na Skype'ie i rozmawiałyśmy. Znak naszych czasów. Ciekawe, czy Maria Skłodowska-Curie odnalazłaby się w takich relacjach. Pisała listy do swojej rodziny, w taki sposób się komunikowała. Czy ta współczesna technologia byłaby dla niej interesująca? To jest ciekawe, ale warto powiedzieć słowo o autorkach książki. Pani Frances jest lalkarką, scenopisarką, artystką różnych dziedzin, a z wykształcenia doktorem stomatologii, czyli wachlarz umiejętności jest przeogromny. Natomiast wspomniana Ania Andersen jest astronomką i badaczką gwiezdnego pyłu.
I teraz warto powiedzieć słowo, i to jest prośba do Frances, słowo o współautorce. Jaka była rola astronomki i badaczki gwiezdnego pyłu w odkrywaniu przed nami historii noblistki? Could you say a couple of words about Anja Annesen? I'd be happy to. What was her role? I am a scientist, but not in this area. And I needed someone who could be my sparring partner on the hard scientific information. And my husband took me to a theater production called Radium in Copenhagen. And it was about Marie Skłodowska, but Anja wasn't playing Marie Skłodowska, she was playing more or less a troubadour that was explaining the scientific ideas behind the play. And she had a wonderful humor. Just an example, she said, finding a needle in a haystack is easier than finding radium in Bibland. You just take a match, burn the haystack, and then take a magnet. And I thought, wow, she's somebody I need to work with. Can you translate? Yes, but I didn't quite get what was she take part in the performance? She was on the stage with the actress that played Marie Curie. But she was there as sort of an alter ego, explaining all the important ideas in the play, in Marie's work. Uh-huh. But she had a sense of humor that was wonderful. Yeah. And she is extremely knowledgeable. Yeah, okay. Więc Frances, jak mówi, jest sama badaczką, naukowczynią, ale nie w tej dziedzinie, no bo jest w dziedzinie stomatologii. I zdała sobie sprawę, że powinna znaleźć kogoś, kto mógłby jej pomóc kontrolować te wszystkie sprawy związane z tą dziedziną nauki, w której specjalizowała się Maria Curie Skłodowska. I tak się złożyło, że w Kopenhadze grano w jednym z teatrów sztukę o Marii Skłodowskiej Curie pod tytułem Radium, czyli Rad. I mąż zaproponował wyjazd do Kopenhagi, żeby tę sztukę obejrzeć. Okazało się, że na scenie wśród aktorów stała również pani, astronomka właśnie, badaczka w kilku zresztą dziedzinach, która wyjaśniała publiczności pewne szczegóły dotyczące meritum z tych wszystkich spraw naukowych. I robiła to w sposób no, z dość takim wyraźnym poczuciem humoru, w sposób, który ujął Frances i pomyślała, że zaproponuje jej współpracę. Między innymi powiedziała Anja Andersen ze sceny, że znaleźć igłę w stogu siana to nic w porównaniu z znalezieniem radu w smółce radowej. Tak, no właśnie, to są te problemy. I takie ma też tłumaczka potem problemy. I'd like to say, Anja is a very good communicator, and she just recently was made professor in communication of scientific subjects to the public. It was especially made professor position for her at the university. Because of her talent. Mm-hmm. Ostatnio Anja Andersen otrzymała tytuł profesora w dziedzinie popularyzowania, powiedziałabym tak po prostu, nauki. Ona jest autorką zresztą wielu książek, które właśnie popularyzują naukę. Jak tłumaczyło się wobec tego książkę? Na jakie trudności pani trafiła przy tej pozycji, znając i biografię Marii Skłodowskiej-Curie, doskonale język duński, doskonale tę specyfikę? No, przede wszystkim tu jest specyfika na kilku planach, bo po pierwsze ta tematyka naukowa, to dla mnie była oczywiście czarna magia i posługując się polszczyzną, nie miałam pojęcia, czy ma sens to, co ja piszę. Zanim doszłam do tego pojęcia smułka, to znalazłam jeszcze kilka innych wcześniej.
jak już ktoś się z tym ma więcej do czynienia, to już jest dla niego oczywiste, że to się nazywa tak, a nie inaczej, ale przy pierwszym zetknięciu to jest problem. Ale dużym problemem była też korespondencja, ponieważ ja, tak jak Frances, jak mi mówiła, pisząc swój tekst, opierała się oczywiście na wspomnianej już wcześniej biografii Ewy Curie, autorstwa Ewy Curie, córki Marii, tak i ja, zanim się wzięłam do tłumaczenia, musiałam ponownie po wielu, wielu latach przeczytać tę książkę. I okazało się, no tak, ja mam też różne doświadczenia z tłumaczeniami przez języki tak zwane trzecie. Jeśli ktoś tłumaczy tekst przez język, powiedzmy, tekst został najpierw przetłumaczony, powiedzmy, na niemiecki, a potem z niemieckiego na angielski, a potem z angielskiego na polski i tak dalej. To wtedy teksty są po prostu obarczone ogromnymi błędami. Ale w tym przypadku, jak się dowiedziałam od dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, do którego od razu się zgłosiłam z prośbą o pomoc. A Sławomir Paszkiet jest skarbnicą wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie. Tak, żebym ja jako tłumaczka nie popełniła żadnego błędu. Dowiedziałam się, że autorka przekładu na język polski tej wspomnianej biografii była siostrzenicą Marii Skłodowskiej-Curie. I że, jak mi powiedział dyrektor, tu w Warszawie znajdowała się duża część tej korespondencji rodzinnej i to wszystko spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Ale tłumaczenie napisanej po francusku książki Ewy Curie powstało jeszcze przed wojną. Czyli ja już wtedy wiem, że te listy, które Frances cytuje w książce, korespondencja z siostrami, z bratem, z ojcem, że one nie były tłumaczone z francuskiego, bo one były pisane po polsku. Ewa Curie przetłumaczyła je na użytek swojej książki na francuski. Ale uznałam za pewnik, że siostrzenica Marii Skłodowskiej-Curie z całą pewnością nie tłumaczyła ich z francuskiego na polski z powrotem, tylko miała w ręku oryginały. W związku z tym ja w tej biografii wyszukiwałam te fragmenty listów, które tutaj cytuje Frances i mogłam je w moim przekładzie zapisać w wersji oryginalnej. Gdybym ja je tłumaczyła, to powstałyby zupełnie inne teksty. Bo na przykład Maria Curie do brata pisze Józieczku, kochany Józieczku, a tu jest po prostu Józef, bo nie ma zdrobnień w duńszczyźnie, prawda? I w ogóle w językach germańskich z tymi zdrobnieniami nie jest tak łatwo jak u nas. Więc to były te trudności, ale to była bardzo piękna i przyjemna praca, ta sfera, bo to było po prostu szukanie i takie wobec tego wgłębianie się w tę biografię i w te bardzo piękne relacje rodzinne. Jest również autobiografia Marii Skłodowskiej-Curie napisana przez nią już kiedy była sławą światową. I pewne fragmenty też z tego tam można było znaleźć w tej autobiografii. No a poza tym, ale abstrahując od tego, to język, którym Frances pisze, jest klarowny, bardzo piękny. W zasadzie no, nie stanowił sam w sobie trudności w przekładaniu tej książki. Praca nad tą książką to była ogromna przyjemność dla mnie. A jaka jest odpowiedzialność tłumacza? Jaką odpowiedzialność czuje w sobie tłumacz? Czy za wierność w przekazie, czy za piękną polszczyznę, czy za zgodność z faktami, czy przywiązuje do tego wagę? No właśnie, to jest tak, że jest takie stare powiedzenie w Polsce, ono już trochę wychodzi na szczęście z użycia, ale kiedy ja byłam młodsza, to jeszcze było często cytowane, że przekład jest albo piękny, albo wierny. To jest absolutnie nietrafne powiedzenie, dlatego że przekład musi dawać czytelnikowi takie samo doświadczenie czytelnicze, estetyczne również, jakie daje czytelnikowi oryginału oryginał. Czyli jeśli czytelnik oryginału się śmieje, to czytelnik przekładu musi się śmiać. Jeśli czytelnik oryginału płacze, to czytelnik przekładu musi płakać i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się zachwyca i tak dalej. Natomiast
jak ma się do czynienia z książką albo o charakterze reportażu, albo taką, która operuje faktami historycznymi, to już jest troszeczkę inaczej. Wtedy tłumacz musi być bardzo czujny, bo jeśli, a mnie się to zdarzało wcześniej w przekładach, nie tylko mnie, bo to jest powszechne doświadczenie tłumaczy, że no zdarza się, że jakieś nieścisłości gdzieś padają w tekstach. I wtedy tłumacz jest, jeżeli te rzeczy zostaną potem odebrane krytycznie, to tłumacz jest odpowiedzialny za to. Uważa się, że tłumacz popełnił błąd. Czyli odpowiedzialność jest ogromna tego człowieka, tak, który stoi na pierwszej linii frontu, tak, akurat w tym przypadku i który jest pod ręką. Dlatego ja zawsze się zwracam w takich przypadkach do fachowców, i również po to, żeby mój język, bo na przykład tłumaczyłam też wspaniały reportaż duńskiej autorki Anne Elisabeth Jessen poświęcony zbrodni katyńskiej. I też musiałam przeczytać ogromną ilość materiałów historycznych po to, żeby wiedzieć, o czym ja piszę i jak mam o tym pisać. I żeby też rozpoznawać pewne właśnie nieścisłości. No jeżeli na przykład tam się znalazło zdanie takie, że Piłsudski był prezydentem Polski, no to wiadomo, że to trzeba poprawić, prawda? No bo z dystansu czasami to inaczej wygląda, a czasami też inaczej to się nazywa. Ale dlatego właśnie ja zwróciłam się do tego muzeum od razu z pytaniem, czy mogłabym u nich mieć pomoc w postaci krytycznego przeczytania mojego przekładu. I taką pomoc dostałam właśnie. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym miejscu świętujemy urodziny i jednocześnie premierę Światła w ciemności, czyli powieści rysunkowej, powieści graficznej o Marii Skłodowskiej-Curie. Czy taka sama odpowiedzialność co do faktów historycznych spoczywa na osobie odpowiedzialnej za stronę graficzną? Czy dla Pani fakty właśnie dotyczące detali związanych z epoką w takim przypadku mają miejsce? Czy tu wyobraźnia działa jednak inaczej? No na pewno miałam ogromne szczęście pracując z Frances, ponieważ dostałam od niej wielki kredyt zaufania i bardzo dużą wolność przy proponowaniu jakiejś swojej wizji i kształtu takiego wizualnego tej historii. Natomiast czułam się bezpiecznie o tyle, że wiedziałam, że moje grafiki przechodząc przez kontrolę jakości Frances i Ani na pewno są oglądane także pod kątem takiej zgodności z faktami i z jakąś tam prawdą. Chociaż jest tutaj, tak jak mówię, też ogromny taki margines wolności i jakiegoś szaleństwa w tych ilustracjach, na które Frances mi po prostu pozwoliła. Jest ten motyw przewijający się właściwie prawie w każdej z tych ilustracji, czyli tego wydobywania się z mroku. Ta postać wciąż wychodzi z mroku. No tak starałyśmy się myśleć o konstrukcji całej książki, to znaczy na przykład planując pierwsze rozdziały, które dzieją się w Polsce, świadomie zdecydowałyśmy, że idziemy w bardzo stonowaną taką sepiową historię i jesteśmy jeszcze w mrokach i trudach tych czasów, co zmienia Polski się. Polski nie ma na mapie, są zabory, to jest bardzo trudna sytuacja narodowościowa. Fragment listu. Listu do brata. Maria jest już Mania, jeszcze wówczas Mania, jeszcze nie ma tam Curie, jest już na studiach i pisze tak: nikomu z nas życie bardzo łatwo nie idzie, ale cóż zrobić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. No właśnie, tutaj wracamy do tej ogromnej siły, o której wspominała Frances, do siły Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety tamtych czasów, czyli końca XIX wieku, kobiety, których mężowie walczyli o wolność i niepodległość, musiały tym krajem rządzić. I mówi się, że stąd pochodzi siła polskich kobiet. To dzięki temu, że były tak silne po II wojnie światowej, przepraszam, po I wojnie światowej, od razu miały prawo do głosowania, prawo, o które kobiety w innych krajach Europy musiały walczyć. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało wówczas w Danii. Jakie były kobiety duńskie czasów Marii Skłodowskiej-Curie? Frances, der lige sagt noget om polske kvinder i det 1900, i den anden del især af det 1900, hvor Maria var ung.
at de var yeah. nogle meget, meget stærke kvinder på grund af den historiske erfaring. Og sådan var jo hun også. Hvordan ved du noget om, hvordan danske kvinder var på det tidspunkt? Om det var, om de også var stærke kvinder? Og hvis det var tilfældet, så hvorfor? Jeg tror det var verdensomspændende. I think it was international at that time. I was trained in the United States. I'm not that much read in the Danish history from that period, but I know there were a lot of very active women in the U.S. in the universities. I think there were also here in Denmark. So I think it was the spirit of the times that women were starting to realize their worth, also in England. Marie had a good friend, Erta Eyer, who was a physicist in England. And when all the scandal with Langevin came, Marie fled to this woman for refuge. So there were a lot of strong women at this period in time. Wydaje mi się, mówi Frances, że to był jednak duch czasu taki wówczas, że kobiety zaczęły odnajdywać w sobie siłę i zaczęły walczyć o siebie. Maria Słodowska-Curie, kiedy przeżywała tą straszną traumę po tym, jak jej romans z przyjacielem nieżyjącego już męża został nagłośniony i bardzo przez prasę była fatalnie, nie tylko przez prasę, ale w ogóle była bardzo źle traktowana, to uciekła się do pomocy swojej brytyjskiej koleżanki, znajomej, przyjaciółki, która po prostu potrafiła ją zrozumieć i dać jej wsparcie. Frances mówi, że studiowała w Stanach Zjednoczonych i bardziej może interesowała się w tym czasie ruchem kobiecym w Stanach i nie tylko zresztą w Stanach, troszeczkę mniej w Danii akurat w analogicznym okresie, ale ponieważ w Stanach też, podobnie jak za życia Marii, obserwowała w historycznych różnych relacjach takie silne jednostki, silne kobiety, to wydaje się, mówi, że to było jednak zjawisko powszechne. Na wielkie wsparcie, tak jak już Pani wspomniała, przy tej polskiej wersji książki tu płynęło z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i teraz wobec tego pytanie od Dominiki Świtkowskiej, która tutaj pracuje w muzeum. Jak duże znaczenie podczas pracy nad tą książką miał dla autorki emancypacyjny potencjał biografii Marii Skłodowskiej-Curie? Ja, og så er der et spørgsmål fra netop den pige, som læste korrektur af min oversættelse, yeah. Og som jo er ansat her på museet, og hun bad Mivka om at spørge dig, hvor stor en betydning for dig havde netop det der feministiske potentiale, eller potentialet af den stærke kvinde i Marie. Var det noget, der havde en større betydning for dig, mens du arbejdede med projektet? Marie was in my, has, like I said, Marie Curie has been in my life always. And when I was my formal education is in dental school at the University of Michigan. And just as a parallel, we show in the book how Marie was 23 out of 2,000 men, and later on she was the only woman. When I started, there were 120 in my class, two women, and after 2 years I was alone. So just her inspiration for me was there. But later on, while I've been working on the book, I tried to make a distance between me and the militant feminists, because I think one of the most important messages in the story is the role of Pierre in supporting her, that they were a team. They didn't fight each other, they helped each other.
And I think that's a big lesson we need to learn today. Jest, tak, no ten rzeczywiście ten aspekt biografii i postawy Marii był dla mnie ważny. Jej doświadczeniem w czasie studiów na Sorbonie było to, że była jedną z nielicznych studentek, które zaczynały studia, a potem kończyła jako jedyna. Podobnie było za moich czasów, kiedy ja w Michigan, mówi Frances, studiowałam na uniwersytecie. To też zaczynało nas więcej dziewcząt, a kończyło nas garsteczka. Ale teraz chyba zgubiłam wątek, potem padły jeszcze ważne słowa. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, panie? No chyba właśnie... o głównym przekazie tej, jednym z głównych przekazów książki, gdzie rola Pierre'a Curie jest właśnie, bardzo podkreślona. Tak, że jednak ona od początku miała bardzo zasadnicze wsparcie męża. I że to jest ten wątek, aspekt całej sprawy, na który powinniśmy dzisiaj zwrócić uwagę, czytając czy patrząc na biografię Marii Skłodowskiej. Rola postawa męża w sytuacji, i współpraca, kiedy... wspieranie się wzajemne, tak, nie konkurowanie. Wsparcie męża, tak. Więc dlatego myślę sobie, że to pytanie od pani Dominiki zadane było w taki sposób o emancypację, a nie o feminizm. Bo to raczej to wyzwolenie i taka swoboda działania Marii Skłodowskiej-Curie, a nie dążenie tylko i wyłącznie do pokazania kobiecej mocy w każdym działaniu. Że to jest ta emancypacja, wolność, wyzwolenie, co, tak, nie, eliminuje, co właśnie nie eliminuje ścisłej kooperacji świata damsko-męskiego, który w jakimś stopniu jednak się dopełnia, żeby nie powiedzieć w pełnym stopniu. I tutaj to jest chyba właśnie ten doskonały przykład. Tak. Dla kogo była pisana ta książka? Bo myśląc o powieści graficznej i prościej nazywając ją komiksem, mamy gdzieś stereotypowo taki portret odbiorcy młodego, żeby nie powiedzieć dziecka. Ta książka jednak jest bardzo uniwersalna. Można ją przebrnąć siedząc rodzinnie nad nią, czytając, oglądając i opowiadając sobie te piękne obrazki. Może ją przeczytać bardzo młody człowiek, ale człowiek dorosły, tak jak my, także się czegoś dowiaduje, nawet mając jakieś pojęcie o biografii Marii Skłodowskiej-Curie. A więc dla kogo była pisana? For whom did you write the book, Frances? Because my experience says Miłka is reading it is that it can be read by the whole family, that each generation can really have a pleasure and an interesting experience reading that book. What was your intention? Exactly that. So I'm happy that we reached our goal. She has a story that's universal, and I think it's important that everybody knows it. Dokładnie taki był mój cel, napisanie tej książki tak, żeby mogły ją czytać wszystkie pokolenia. Tak jak to pani sformułowała. And that has a lot to do with Anna's drawings. It's her art. Oh yes, definitely. A to oczywiście również ma ścisły związek z charakterem tej warstwy estetycznej książki, czyli ilustracji pani Anny. A to wszystko dopełnia tłumaczenie. Zamknięta, piękna całość, książka dla całej rodziny, wydana zresztą przez wydawnictwo Media Rodzina. Polecamy na każdy czas, dobry i zły. Zastanawiam się, jak Maria Skłodowska-Curie odnalazłaby się w naszych czasach. Po pierwsze mam na myśli czasy doby internetu. Czasy w pewnym sensie ograniczonych relacji z ludźmi, bo kto dziś pisze do siebie listy, kto zostawia takie świadectwo relacji ze sobą. A po drugie mam na myśli współczesne czasy, czyli tę sytuację pandemiczną, tę sytuację, w której jesteśmy owładnięci strachem przed chorobą, strachem o swoje zdrowie, o zdrowie swoich najbliższych. Jak ona by się odnalazła w tych naszych czasach? Jak panie myślą, poznawszy jej biografię bliżej? Ja myślę, że by się odnalazła znakomicie. To była osoba o ogromnym potencjale intelektualnym i o ogromnej sile ducha i ogromnej sile woli i ogromnej ciekawości świata. Ona łączyła w sobie właśnie wszystko to, wszystkie takie cechy, które zawierają w sobie potencjał
takiego skumulowanego, w skumulowaniu zbudowania wybitnej jednostki, która zawsze sobie poradzi. Przecież nie wspomniałyśmy o tym jeszcze, ale tutaj również można przeczytać, jak niesłychanie skromne życie ona prowadziła, jak biedowała, jak właściwie w pokoiku, w którym spała, w misce woda zamarzła w nocy, bo tak było zimno. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w ogóle takiego standardu życia. A ona w tym wszystkim funkcjonowała w sferze duchowej, w ogóle będąc jakoś ponad tym zupełnie. Dlatego ja jestem przekonana, że ona zawsze i w każdej sytuacji byłaby nie tylko, żeby sobie świetnie poradziła, ale byłaby też po prostu wzorem człowieka. Bo ja po lekturze tej książki, bo przyznam, no bo ta książka dała mi szansę na zbliżenie się do Marie Curie, takie prawdziwe. To jest po prostu wzorzec. Dla mnie to jest wzorzec dla nas kobiet i w ogóle dla ludzi. To jest nie tylko naukowczyni, to jest znacznie, znacznie więcej. No, a jak, nie tylko noblistka. Jak w takim razie teraz współczesnym młodym ludziom, którzy żyją w internecie, wytłumaczyć, że no, w dzisiejszych czasach byłaby też nowoczesną kobietą, choć tradycjonalistką, choć patriotką, to jednakowoż nowoczesną, zawsze tak, idącą do przodu. Wszystko. Jak to wytłumaczyć dzisiaj? No, zastanawiam się, czy jest potrzeba takiego tłumaczenia i uwspółcześniania tej postaci, mimo że nie żyje w tych czasach. No, myślę, że jest to sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, mimo wszystko wydaje mi się dość luksusowa w stosunku do tego, z czym Maria musiała się mierzyć przez całe swoje życie i dorosłe także. Mam nadzieję, że jako postać historyczna także jest inspiracją. Chyba tak. Bardzo dziękujemy za tę książkę, dziękujemy za tę wspaniałą inspirację. Jest takie zdanie w tej książce: nigdy nie dać się pokonać ani przez ludzi, ani przez wydarzenia. I to chyba jest dobre zdanie od Marii Skłodowskiej-Curie poprzez pań pracę na te dzisiejsze czasy. Czerpmy zatem siłę z Marii Skłodowskiej-Curie, czerpmy siłę z jej historii. Jeśli zabraknie Państwu siły na poszukiwania, to zawsze można przyjść na Freta 16 do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Zawsze można wziąć do ręki powieść graficzną Światło w ciemności, za którą autorkom bardzo dziękujemy. Thank you, Frances, for having been My with pleasure. Us. Thank you. Dziękuję Panią również bardzo, bardzo. Dużo siły, mocy i zdrowia. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.